Witam Państwa niezwykle serdecznie na spotkaniu, które z jednej strony otwiera nas na rok 2018, z drugiej strony każe nam z wdzięcznością popatrzeć na rok 2017, który minął. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Muzeum PRL-u w organizacji. Zespół Muzeum PRL-u otoczony gronem ludzi życzliwych, a bez tego otoczenia to wszystko nie miałoby możliwości funkcjonować, to nie miałoby sensu, to nie miałoby żadnego skutku. W jaki sposób ta przestrzeń, w której się znajdujemy, która dla starszych mieszkańców Nowej Huty była znacząca jako kino Światowid, a potem była zaniedbana, zdegradowana, w pewnym sensie nadal jest zdegradowana, ale już nie jest, ponieważ zaczyna stawać się miejscem. To, co najmocniej koncentruje tutaj energię, to są dzieje Nowej Huty, Nowohucianie. Ta historia i tożsamość Nowej Huty ma bardzo dużą część swych korzeni PRL-owskich i że od tego okresu nie uciekniemy, zarówno myśląc o schronach, o atomowej grozie, o wielu innych elementach naszej działalności. Na ile to zdegradowane przez pewien czas, niefunkcjonujące w świadomości mieszkańców miejsce stało się już miejscem, Państwo możecie ocenić najlepiej. 13 osób pracujących w tym muzeum jest otoczonych przez kilkadziesiąt osób dobrej woli, które na różne sposoby udzielają nam swojego czasu, intelektu, myśli, kreacji. Chciałbym teraz, bardzo serdecznie dziękując Państwu, poprosić, żebyście Państwo zgodzili się z tym, żebym na początku podziękował naszym pracownikom za osiągnięcia, które zostały w tym roku dokonane. Po pierwsze, chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Zbigniewowi Semikowi, wręczyć panu Zbyszkowi nagrodę za aktywność pracy naukowej oraz dorobek wydawniczy, który w znaczący sposób przyczynił się do wzrostu prestiżu naszej instytucji. Dziękuję bardzo. Nagrodę za aktywność pracy naukowej oraz dorobek wydawniczy chcemy przyznać dla pani Karoliny Żłobeckiej. Za skuteczne kierowanie projektem wystawy w Kontrze Małopolska Solidarność w stanie wojennym chcielibyśmy przyznać nagrodę panu Ryszardowi Kozikowi. Za znaczący wkład pracy w przygotowanie kolejnych tomów roczników naukowych Światowid oraz bardzo dobre wyniki spisu kontrolnego to zasługa Andrzeja Kulera, którego serdecznie zapraszam. Oczywiście całego zespołu, ale... Za znaczący udział w doprowadzeniu do powstania pełnego projektu budowlanego i aranżacyjnego trasy podziemna Nowa Huta zechce przyjąć dyplom wraz z nagrodą pani Anna Pasternak. I wreszcie za pomysł, kreację, realizację wystawy Paczka z Ameryki jeszcze raz z uśmiechem podejdzie do mnie pani Karolina Żłobecka. Proszę Państwa, poza regulaminem jest jeszcze wdzięczność, serdeczność, a przede wszystkim świadomość ogromnego długu, jaki mamy w stosunku do ogromnej części obecnych tutaj Państwa. I chcielibyśmy poprosić o przyjęcie ważnego upominku. To jest z cyklu Znaki Ostrzegawcze jednego z ważnych artystów w naszych zbiorach, w zbiorach Muzeum PRL-u, ale w ogóle w zbiorach polskich. Pan Leszek Sobocki, w tej chwili duża wystawa monograficzna w Polsce Leszka Sobockiego jest realizowana. Z jego grafik zakupionych z cyklu Znaki Ostrzegawcze zrobiliśmy reprint, konteczkę, mamy nadzieję, sympatyczna,
pamiątka dzisiejszego spotkania i skromny, na pewno niewystarczający wyraz naszej wdzięczności. Po pierwsze, współpracujący z panem Ryszardem Kozikiem, kurator, autor scenariusza wystawy, pan Andrzej Malik, który przyjmie podziękowania za współpracę. Każdemu z państwa, którzy z nami współpracowali, chcieliśmy podziękować, pokazując też pewien model, który jest ważny w każdej instytucji. Instytucja kultury dzisiaj to nie jedynie instytucja w rozumieniu organizacja. Coraz bardziej odkrywamy to, że instytucja kultury dzisiaj to jest przede wszystkim koalicja ludzi dobrej woli, albo jeszcze inaczej, ludzi, którzy znajdują wspólny podmiot, jakim jest wspólne dobro. Wspólnym dobro, jak sądzimy, dla Nowej Huty jest to muzeum. Mogę zapewnić, że nam konsekwencji nie zabraknie. Proszę państwa, teraz prezentacja dotycząca projektu tego budynku i nowej wystawy zostanie państwu przekazana. My reprezentujemy firmy MAE. W 2016 roku ogłoszony został konkurs na projekt rozbudowy i przebudowy budynku, dawnego budynku Kina Światowid pod nowe funkcje, funkcje wystawiennicze. MAE złożyło swoją pracę w tym konkursie. Tak się szczęśliwie złożyło, że ten konkurs wygrało. Ogromnym wyzwaniem w przypadku tego tematu jest część scenariuszowa i wystawiennicza. Ale też bardzo dużym wyzwaniem jest opakowanie tej części wystawienniczej, czyli obiekt, w którym będzie się to mieścić. I w przypadku, kiedy tym opakowaniem jest obiekt, który jest obiektem niezwykle wartościowym architektonicznie, który jest bardzo mocno wpisany w kontekst dzielnicy i miasta, to wyzwanie jest tym większe. I od początku przy realizacji tego projektu przyświeca nam taka myśl, żeby podejść do tego obiektu z szacunkiem i przede wszystkim nie interweniować w sposób znaczący. Stąd też całą część ekspozycji umieściliśmy pod ziemią, co stanowić właśnie będzie bardzo duże wyzwanie, to już od razu możemy powiedzieć, natury i technicznej, i organizacyjnej. Natomiast pozwala nam to wyeksponować obiekt oryginalny i mamy nadzieję tym samym przywrócić jego stan świetności, można powiedzieć, ale też sprawić, żeby był on pełnoprawnym też uczestnikiem, można powiedzieć, procesu zwiedzania tej wystawy. Proszę państwa, ja może tylko dodam jeszcze do tych wszystkich słów, które padły. Realizacja projektu jest finansowana w całości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc dziękujemy panu ministrowi Piotrowi Glińskiemu. No i też dziękujemy panu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, bo potwierdza, że Gmina Miejska Kraków w momencie zakończenia umowy o współpracę z ministerstwem, bo to zakończenie będzie miało miejsce na koniec 2018 roku, przejmie odpowiedzialność za to muzeum, co spowoduje, że ten projekt będzie miał szansę realizacji. Proszę państwa, muzeum zajmuje się projektem Podziemna Nowa Huta. Projekt zainicjował radny Tomasz Urynowicz. W 2016 powstała dwuwariantowa koncepcja trasy turystycznej i tutaj było trzech autorów, których znowu chciałbym wymienić, czyli Łukasz Sarnat, Tomasz Mierzwa i Paweł Jagło. Oni pomogli nam wybrać te schrony, do których będziemy mogli turystów puszczać. Autorzy scenariusza, zespołem pod kierunkiem Katarzyny Zarzyckiej z Fundacji Plenerownia, autorką aranżacji jest pani Inga Olszańska, postanowili skorzystać z wymyślonej w latach 50. metody interpretacji dziedzictwa. Efektem jest jakby poszerzenie trochę zakresu tematycznego samej trasy. Dzięki temu nie tylko odtwarzamy te schrony i opowiadamy o samej zimnej wojnie, ale na przykład staramy się tam opowiedzieć o popkulturze. Trasa obejmie 4 lokalizacje. Jej centrum znajdzie się na osiedlu szkolnym 22, w budynku, gdzie mieściła się do niedawna biblioteka pedagogiczna. Także schron pod tym budynkiem będzie elementem trasy. Do tego dochodzą schrony na osiedlu szkolnym 9 i na osiedlu szkolnym 37 oraz schron pod ośrodkiem zdrowia na osiedlu Krakowiaków 43.
trasy spacerowe to będzie taki element, który będzie to wszystko spajał. Oczywiście także nasze muzeum będzie tutaj, którego częścią ma stać ta trasa, też takim punktem zaczepienia i my też będziemy tutaj do tej trasy odsyłali. Mamy nadzieję, że właśnie połączenie siły potencjału muzeum z tą trasą ożywią najstarszą część Nowej Huty i dadzą jej taki bardzo ożywczy impuls. Z swojej strony jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim pracownikom Muzeum PRL-u za ten rok, który przepracowaliśmy razem. Bardzo było miło z Państwem pracować, ale chcę też podziękować tym osobom, które tutaj reprezentują Muzeum Historyczne tylko, że wykonując swoje obowiązki w Muzeum Historycznym znajdowały czas i chęć i energię do tego, żeby wspierać to muzeum tutaj. Też dziękuję bardzo za tą pracę tej części zespołu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. A Państwa wszystkich zapraszam na część drugą, nieoficjalną. Jeszcze raz dziękuję bardzo.